Panie Henryku, jesteśmy na strzelnicy. Na torach Łosicy. Tak, w sobotę odbyły się zawody w Ścinawce. Tak. Kilka słów na ten temat, proszę. To był ogólnopolski turniej łuczniczy o Puchar Gór Stołowych. Startowało prawie cała Polska, kategoria Apacz, Orlik i Młodzik Starszy. Jak nasz klub wypadł? Nasz klub wypadł bardzo dobrze, bo zdobyliśmy 5 pucharów. W kategorii Apacz zajęliśmy pierwsze i trzecie miejsce. To Pociejewski Karol zajął pierwsze miejsce, Piotrowski Bernard trzecie miejsce. I w Orlika zajęliśmy drugie miejsce, to Medoń. I w kategorii młodzików Piotrowski Wiktor trzecie miejsce. Kolejne jakieś wyjazdy? Mamy teraz bardzo ważne wyjazdy, bo będą Mistrzostwa Dolnego Śląska we Wrocławiu. No i szykujemy się na lepsze wyniki. Czyli możemy tylko życzyć teraz powodzenia i kolejnych sukcesów, tak? Dziękuję bardzo. No właśnie, ja liczę na to, że mamy jeszcze te dwa starty, także liczymy na dobre osiągnięcia, zwłaszcza we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Podobno zdobyłeś pierwsze miejsce. Dużo trenowałeś? No, akurat byłem chory, nie trenowałem. Ale miejsce pierwsze zdobyłeś. Tak. Duża konkurencja była? Nie, mała. Skąd się dowiedziałeś, że jest coś takiego jak łucznictwo i można sobie przyjść strzelać? Przed wieczorem mnie zaczęło interesować. Czyli podobało ci się, jak Robin Hood strzelał, tak? Tak, jakby tak. I gratulujemy tego pierwszego miejsca. Dziękuję. Jak masz na imię? Nazywam się Bernard Piotrowski. Byłeś na zawodach ostatnio, tak? Tak. Co zdobyłeś? Zdobyłem trzecie miejsce w kategorii Apacz. Jak było? Trudno? Duża konkurencja? Dosyć duża. Poradziłeś sobie? Na to wygląda. No a teraz zawody są. Jedziesz na kolejne zawody? Tak. Myślisz, że zdobędziesz jakiś kolejny puchar? Mam nadzieję. A twoje największe osiągnięcia? Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska. Zdaś nam, z jakiej szkoły jesteś? Jestem ze szkoły podstawowej numer 11 w Jeleniej Górze. Wiktor Piotrowski. Byłeś w Ścinawce, zdobyłeś jakieś miejsce po Tak, trzecie. No i jak było? Powiedz, jak to wyglądało? Od początku do końca była walka o pierwsze miejsce, wyścig szczurów. Duża konkurencja? No, przede wszystkim kilku moich znajomych, którzy rzeczywiście strzelają bardzo dobrze i była pewna konkurencja i dwóch moich znajomych wygrało. A kolejne zawody, jak myślisz? Mam nadzieję, że pójdą jeszcze lepiej. Twoje jakieś największe osiągnięcia? Dwa razy byłem mistrzem Dolnego Śląska. Skąd u ciebie taka pasja? Zaczęło się od tego, że trzeba było znaleźć mi sport, który jakoś by mnie wyciszył i akurat znalazło się łucznictwo niedaleko mojego domu. No i zacząłem 3 lata temu strzelać i jakoś to się ciągnie. No dobra, a powiedz, jak trener tutaj wymagający jest, bardzo wymaga, czy tutaj wam troszeczkę daje takie luzy? No, daje luzy, jeżeli wygrywamy. A tak? Wymaga, tak? Tak, wymaga, oczywiście. No ale bez wymagania nie byłoby sukcesów prawdopodobnie. Zawsze do każdego trzeba mieć inne podejście, oczywiście. A do jakiej szkoły chodzisz? Do gimnazjum. Do zespołu szkół numer 1, aktualnie gimnazjum. Która klasa? Klasa pierwsza. Ja bym chciał, żebyś trenował trochę.